Dzień dobry, co pani robi na proteście dzisiaj? No myślę, że to co większość walczymy o godną, wartościową przyszłość naszych dzieci. A czego pani się ubawia w tym projekcie o edukacji zdrowotnej? Najbardziej chyba narażenia na takie treści typu ta właśnie pornografia, wszystkie te LGBT. Jakby to chyba tak najbardziej mnie w tym wszystkim razi. No przed chwilą rozmawiałem tutaj z posłem Józefa Ciukiem, który mówi, że no nie ma żadnych zagrożeń, że to jest skonsultowane z ekspertami, nawet ksiądz był wśród tych, którzy akceptowali ten projekt, więc jego zdaniem nie ma żadnych zagrożeń. Myśli pani, że posłannik narodu, poseł wprowadza opinię publiczną w błąd? Wystarczy samemu otworzyć jakby karty tego projektu i niech każdy z krytycznie okiem na to spojrzy i przeczyta. No i jak ktoś potrafi czytać ze zrozumieniem, to dojrzy tam naprawdę dużo takich kwestii, które są rażące. Jeśli komuś zależy na tym, żeby wartościowo wychowywać swoje dziecko, to powinien tu być, moim zdaniem. Jaki pani zdaniem jest cel tego protestu? Co pani chciałaby tym osiągnąć? Jaka reakcja rządu powinna być? No myślę, że powinni zwrócić uwagę na to, że jednak jest dość dużo ludzi. No i wrócić może do tego, co było, tak? Do wdrożenia, jakby może zaprzestania wdrożenia tego przedmiotu do szkół. A przede wszystkim, żeby nie był to przedmiot obowiązkowy, tylko po prostu niech każdy decyduje, w jakich wartościach swoje dzieci wychowuje. No to właśnie jest najczęstszy zarzut, że jest to obowiązkowy. Jeśli byłby opcjonalny, to byłoby do przyjęcia? Tak, tak jak było dotychczas, tak? Jakby no, było wychowanie do życia w rodzinie. Tam były takie treści, które może komuś też nie odpowiadały, ale mieliśmy wybór. Teraz ten wybór zostanie nam zabrany, więc jakby no jak nie mamy wyboru, czujemy się zagrożeni i jesteśmy tutaj.